Usta Szczepona, czyli komentarz tygodnia. Usta Szczepona, tylko w Radiu Żnin FM. Czasami jest tak, że co byś nie zrobił, to będzie źle. Jak to się powiada, nie ma dobrych rozwiązań. No i tak też było tydzień temu, we środę. W ten sam dzień były środa popielcowo i walentynki. No i jak to pogodzić? A jak to świętować? Jakby nie zrobić, to tył z tyłu. Nawet miałem taką potrzebę, żeby tradycyjnie porę walentynków dać fajnym kobitkom, ale na drodze stanęły mi dwie przeszkody. Pierwsza to właśnie ta popielcowa środa. Jak dać słodką walentynkę, jak jest ścisły post? Druga przeszkoda to tak zwana globalna wioska. Ludzie nic nie robią w tej globalnej wiosce, czyli w internecie. Siedzą. Kiedyś, jak z 10 lat temu, mogłem dać walentynkę czterem mieszkającym obok siebie sąsiadkom i żadna z nich nie pochwaliła się nikomu, a w szczególności drugiej sąsiadce. Teraz jeszcze dobrze drzwi nie zamknę, a już na Facebooku mogę przeczytać: dziękuję ci, Szczeponku, za tę walentynkę. Co to znaczy? A tajemnica korespondencji to gdzie? Jakby jeszcze pochwaliły się te, co dostały. Czasami czytam: dostałam walentynkę od mojego kochanego, przystojnego, mądrego misia. Dziękuję ci, mój drogi. To oczywiste, że każdy pomyśli, że to ja jestem tym misiem. No i teraz weź i się tłumacz. W przyszłym roku, przed świętym Walentym, dam takie ogłoszenie do gazety. Samotny, młody i piękny pani walentynkę bez obowiązań przekorzę. Szczepon Kopała. No a co do tego popielca, to tyś nie wiem, jak to z tym postem jest. No bo ponoć w Polsce jest ponad 92% katolików. To największy odsetek mieszkańców jednego kraju na całym świecie. Taki dzień jak post, i to obowiązkowy, to najlepsza okazja, żeby katolika zobaczyć nie tylko w kościele. Po czym poznać katolika w środę popielcową? No oczywiście po głowie posypany popiołem. Albo po tym, co tego dnia je, czyli jak pości. Tak się złożyło, że w ostatnią środę byłem w podróży. A ponieważ trzeba było, jak to w podróży, coś zjeść, to trafiłem do takiej restauracji, no i do takiej na jakieś 100 osób. Usiadłem i zanim zamówiłem, zacząłem podglądać, co inne jedzą, bo to najlepszy sposób na zamówienie czegoś dobrego. Patrzę na prawo i na lewo, a tu golonki, żeberka, schabowe. Co się dzieje, myślę sobie? No mamy popielec czy nie mamy? Pewnie knajpa nie jest popielcowo, pomyślałem i zaglądam do karty dań, a tam za wyjątkiem mięsa wszelakiego są też ryby, owoce morza, pierogi, naleśniki i różne maści sałatki. No proszę, katolicy ucztują, pomyślałem. Rozglądam się jeszcze raz i gdzieniegdzie widzę talerz bez mięsa. No, było jakieś 8% tych wszystkich dań. To są chyba katoliki, se pomyślałem, ale tylko 8%? Przyjrzałem im się dokładnie i wszyscy jakoś tak do siebie podobni. A dokładnie są chude jak wiór. I już wiem, że to nie katoliki są, ino wegetariany. Moja ryba bardzo mi smakowała, chociaż jedzenie w mniejszości nigdy nie należy do najprzyjemniejszych. Temu tyś, do zatarcia złego wrażenia w tym lokalu, wziąłem duży czekoladowy deser. No ale po powrocie do domu sumienie mi przeszkodzało tak bardzo, że sam sobie zadałem pokutę. Ale taką, że żaden biskup tego nie wymyślił. W ramach tej pokuty przeczytałem od dechy do dechy całego Żninioka. Oj, nie było to łatwe. Ale co tam wyczytałem, o tym opowiem wam w następną środę. Usta Szczepona, tylko w Radiu Żnin FM.